Zaczęła się taka jazda od pałacu do więzienia, ukrywanie przestępców, wywożenie, wwożenie do pałacu. No po co to wszystko? Majestat urzędu prezydenta marnowany i tak naprawdę prezydent sam się policzkujący trochę przed opinią społeczną. Nie będzie tutaj nic nadzwyczajnego. Jeżeli ktoś pyta nas, czy będzie jakaś kłótnia, wojna z Platformą, nie będzie. Największy bałagan jest z laptopami. Z tymi, które zostały rozdane w tamtym roku w kampanii wyborczej. Niestety, to jest na tyle duży bałagan, że musimy go bardzo mocno sprzątać, ale nie tylko na polach w Polsce, ale i w Komisji Europejskiej. Dlatego nie wiadomo, co będzie dalej z tym programem, jak będziemy realizowali go dalej, bo pieniędzy w budżecie nie zabezpieczono, a problemów masę zostawiono. Z nami jest wicepremier, minister cyfryzacji, wiceszef Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Witamy serdecznie. No i pierwsze pytanie do pana, panie premierze. Słyszał pan wystąpienie pana prezydenta. Kto jest odpowiedzialny za ten chaos w państwie? Mamy też sondę, którą zadajemy. Kto jest odpowiedzialny za chaos w państwie? Andrzej Duda czy Donald Tusk? Dla mnie sprawa jest jasna i bardzo, bardzo osadzona w rzeczywistości. Andrzej Duda i obóz Prawa i Sprawiedliwości przeszkadzali w przejęciu władzy, pomimo przegranych dla nich wyborów 15 października. Przeszkadzali w objęciu rządów, bo nawet ten rząd tymczasowy, chociażby u mnie w resorcie, spowodował, że wygasł upoważnienia, nie było pełnomocy, więc był chaos. I dzisiaj, po tych ponad 50 dniach już na urzędach, wiemy doskonale, że ten chaos jest dalej posunięty. Nie było decyzji, nie było podejmowania spraw, wszystko zostało gdzieś zarzucone. To tak jakby państwo rzuciło kotwicę i czekało, aż może w przyszłości ktoś przyjdzie. Tak postrzegam to, ten okres, kiedy nie było rządu. A dzisiaj ta decyzja prezydenta właśnie, że podpisał ustawę budżetową, prawda, no, ale jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan to ocenia, jak pan komentuje to? Jak najgorzej. To znaczy nie tylko tą decyzję, ale kilka decyzji prezydenta. Po pierwsze, myślę, że wielkim nieporozumieniem było to, że prezydent nie podpisał ustawy około budżetowej. No to jest tak, jakby wrzucał w rozpędzającą się maszynę w jej szprychy jakieś kije i mówił, nie pojedziecie. Później rozpoczął się problem, bo zaczął chronić przestępców. Zamiast skorzystać ze swoich prerogatyw, jeżeli chciał tylko, to mógł, to zaczęła się taka jazda od pałacu do więzienia, ukrywanie przestępców, wywożenie, wwożenie do pałacu. No po co to wszystko? Majestat urzędu prezydenta marnowany i tak naprawdę prezydent sam się policzkujący trochę przed opinią społeczną. No i na koniec tego procesu dzisiaj wysyłanie podpisanej ustawy o budżecie do Trybunału Konstytucyjnego, żeby co? Żeby Trybunał pani Przyłębskiej, nielegalnie działający i mający też jasne wytyczne polityczne, dzisiaj był blokującym, żeby ktoś straszył kogoś wyborami. Jak dojdzie do wyborów, to wygramy je jeszcze więcej niż wygraliśmy 15 października i myślę, że to w PiS-ie doskonale o tym wiedzą, bo widzą sondaże. A jeszcze jedna rzecz. Prezydent sam niszczy majestat swojej władzy. Dlatego, że miał szansę zrobić to, co obiecał 13 grudnia. Podczas zaprzysiężenia ja się wsłuchiwałem w ten głos i powiedział wprost. Będę chciał porozumienia, są dla mnie jakieś ważne perspektywy, o czym możemy porozmawiać. Wtedy też mówił o CPK, rozumiem. No, prezydent może mieć swoje inwestycje kluczowe, może patrzeć na gospodarkę w taki sposób, że chce porozmawiać, ale zapowiedzi takie jak wczoraj, że będzie blokował wszystkie ustawy, które będą wychodziły dopóki z tym, panowie Wąsik, Kamiński nie będą przywróceni posłami. A im mam, no to będą w nowej kadencji. Jak zostaną posłami, to przecież mogą zostać. Nie obawia się pan, że te ustawy, no właśnie, będą blokowane przez prezydenta i de facto no będzie paraliż władzy. Można powiedzieć, że prezydent Duda sparaliżuje rząd Tuska. Można było ułożyć tą władzę pomiędzy kohabitację, pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów czy Sejmem w sposób rozsądny i normalny. Można było uwierzyć prezydentowi. Tylko po pierwsze okazał się człowiekiem, który nie chce się dogadać. Po drugie, za wszelką cenę chce wspierać PiS. Widać to po panu Kamińskim, Wąsiku, całej tej paraleli z tym, co się z nimi działo. I na koniec widać to dzisiaj, kiedy jako pierwszy prezydent w historii wysyła budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Po co? Znaczy, ustawa podpisana, budżet zarządzony, sprawa jasna. I my dzisiaj wysyłamy go do Trybunału. To jest jakiś straszak? To nie wiem. To jest doprowadzenie do sytuacji, w której ktoś się ma czegoś przestraszyć? No. I dla mnie prezydent dzisiaj wychodzi poza swoje ramy i uprawnienia konstytucyjne. Staje się orędownikiem i orężem w rękach pana Kaczyńskiego, orędownikiem PiS-u, przywrócenia ich do władzy. I dla mnie cała gra jest prosta. To znaczy
z ram konstytucyjnych przeszedł w ramy partyjny prezydent. Stoi tam, gdzie PiS i pan Kaczyński razem ręka w rękę coś robią, tylko że w tym duecie Kaczyński myśli, a Duda wykonuje. Myśli pan, że to jest ta gra, o której mówimy, czy to jest gra w kontekście prezydent nie wierzy i nikt mnie do tego nie przekona, że ma jakiekolwiek szanse, żeby zostać liderem partii Prawo i Sprawiedliwość. Na to szans nie ma, ale może dzisiaj szukać swojego miejsca po tym, jak przestanie być prezydentem, co dalej będzie robił, czy ktoś go będzie szanował, bo skończyć się może tak, że nawet szacunku tam nie będzie miał. A może to Marcin Mastalerek sufluje prezydentowi, podpowiada. Ale suflować każdy może, tylko że tak naprawdę liczy się twarz tego, kto wygłasza pewne frazy, a dzisiaj prezydent mówiący o Radzie Gabinetowej z tym nadęciem, tą empazą, opowiadający, że jest tutaj człowiekiem, który po 60 dniach, dwóch miesiącach będzie rząd rozliczał i generalnie potrzeba mu informacji. To ja pytam, panie prezydencie, to dlaczego pan nie chce współpracować? Dlaczego pan przesyła budżet do Trybunału Konstytucyjnego i opowiadał pan 13, że będzie współpraca? Nie ma tej współpracy, ona została zagrzebana i ja nie wierzę, że przez półtora roku coś się odbuduje, dlatego że z prezydentem będzie nieustanna potyczka. On nie chce współpracy, on chce wojny. Czy premier Donald Tusk zaskoczył pana jako wiceszefa Nowej Lewicy, ale też jako partię, że nie idzie z wami do wyborów Platforma, tylko idziecie oddzielnie? Nie. Nie był pan zaskoczony tą decyzją Donalda Tuska? Nie, dlatego że jesteśmy w codziennych relacjach z Donaldem Tuskiem. Jak rozpoczynaliśmy te negocjacje, to było wiadomo, że to jest pół na pół. My też w swojej partii o tym mówiliśmy, że może się zakończyć to wspólnym startem do sejmików, ale może nie zakończy się wspólnym startem do sejmików, dlatego że negocjacja dotyczyła też miast, dotyczyła perspektywy tego, jak poukładamy obecność na listach, kto i jak będzie w tym komitecie wyborczym reprezentowany. I powiedzieliśmy wprost, ja pamiętam zarząd krajowy, który mieliśmy, który upoważnił Włodka Czarzastego i Roberta Biedronia do rozmów, że jesteśmy w połowie drogi. To znaczy, może się udać, może się nie udać. I myślę, że Donald Tusk był na tyle uczciwym rozmówcą w całym tym procesie, że od początku mówił to samo. Więc jak patrzę na szefa Platformy, bo też na niego tak patrzę, to myślę, że tutaj Lewica nie była w żaden sposób zaskoczona. My swoje listy też zaczęliśmy przygotowywać. Donald Tusk dwa tygodnie temu też dostał informację, że no, my mamy swoich kandydatów i nie możemy nagle wycofać ich większości, no bo jeżeli pozgłaszało się już po 3-5 osób w okręgach wyborczych, to co mamy im powiedzieć, że nie będzie? My musimy tylko domknąć te listy, więc w całej Polsce wystawiamy listy do sejmików, ale w wielu miejscach z Platformą... W największych miastach też wystawiacie? Czy? W wielu miastach jesteśmy już dogadani też z Platformą, to znaczy... To będzie w Warszawie startował na przykład? To jeżeli pozwoli pan redaktor, dokończę. Do sejmiku pójdziemy oddzielnie, w wielu miastach pójdziemy wspólnie, w Warszawie Lewica pewnie będzie wystawiała swoją kandydatkę bądź kandydata na prezydenta. Panie premierze, pan był zwolennikiem, prawda, sojuszu na wybory samorządowe z Platformą, tak? Tak, jestem i byłem zwolennikiem, dlatego że uważam, że powtórzenie 15 października jako pewnej wspólnoty interesu, czyli tego, co mogłoby doprowadzić do wspólnej listy, najlepiej czterech partnerów, czyli Hołowni, Kosiniaka, Lewicy i Platformy, byłoby stuprocentową szansą na zwycięstwo. Ale skoro rozwiązanie dotyczące jednego bloku było niemożliwe, a w dwóch blokach te interesy były też rozbieżne, no to pójdźmy do tych wyborów samorządowych, tak jak szliśmy do wyborów parlamentarnych i wtedy myślę, że też te koalicje w sejmikach będzie można odtworzyć, żeby PiS w 16 miejscach z władzy wyrzucić. Czy będzie pan jeszcze przekonywał Donalda Tuska do tego jednak, żeby pójść razem, czy nie? To sprawa dotycząca startu i rozstrzygnięć w wyborach samorządowych została ostatecznie zamknięta. Lewica idzie oddzielnie, Koalicja Obywatelska oddzielnie, Trzecia Droga idzie też oddzielnie od tego projektu sama ze swoimi kandydatami. Myślę, że tutaj miejsca na przekonywania nikogo nie będzie. Ostateczne rozmowy Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Donalda Tuska się zamknęły w przyjaźni, ale się zamknęły. A nie boicie się, że tym samym zostaliście troszeczkę zepchnięci na ten boczny tor polityczny? A dlaczego? No, idąc z Platformą uzyskalibyście na pewno więcej. Czy zyskalibyśmy więcej, czy mniej, to w zależności, ile byśmy mieli kandydatek i kandydatów. Ja patrzę na to tak. W 2018 roku, czyli w ostatnich wyborach samorządowych, Lewicy dawały sondaże, że nie przekroczy progu taką perspektywy. Próg przekroczyliśmy, radnych sejmikowych w wielu miejscach mamy, współrządziliśmy i na Śląsku, i w województwie lubelskim, i zachodniopomorskim. Okazało się, że Lewica do wielu koalicji jest potrzebna. Patrzę dzisiaj na to w bardzo roztropny sposób. Rządzimy
w rządzie, jesteśmy w stanie poukładać je i w samorządzie. Idziemy sami, bo mamy swoich kandydatów i kandydatki. Nie będziemy musieli z nikogo rezygnować. Każdy, kto chce kandydować, może kandydować. Dla Lewicy perspektywa współpracy byłaby dobra, ale start też jest dobry. Nie będzie tutaj nic nadzwyczajnego. Jeżeli ktoś pyta nas, czy będzie jakaś kłótnia, wojna z Platformą, nie będzie. Jak ocenia pan współpracę albo brak tej współpracy między Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą? Duda walczy z rządem, Tusk próbuje się porozumieć. Tak oceniam to, patrząc na przykład, jak wyglądają Rady Ministrów. Bo Donald Tusk często mówi, żebyśmy prowadzili politykę dialogu, co wpisuje też się w moje lewicowe myślenie, to znaczy szukanie porozumienia. A Andrzej Duda jest w ofensywie przeciwko wszystkiemu i wszystkim. To znaczy próbował nam wmówić, że nie powinniśmy robić zmian w mediach partyjnych. A my media partyjne naprawialiśmy na media niezależne. Oczekiwał od nas, że cofniemy się w sprawie naprawiania prokuratury. A jak się mamy cofnąć, skoro prokuratura była skrajnie upolityczniona, a pan Ziobro robił wszystko, żeby zablokować zmiany na poziomie prokuratury krajowej. Nie cofniemy się. Mówił nam, że źle przygotowujemy budżet i zaczął albo go wetować, ustawa okołobudżetowa, albo przekazywać do Trybunału już sam budżet. Czy tutaj, znaczy widać, kto tutaj szuka zwarcia, a kto tutaj przychodzi i mówi, poszukajmy zgody. Myślę, że tu nie ma, nie trzeba być dużym analitykiem politycznym, żeby powiedzieć, że to Duda jest po stronie konfliktu, a Tusk jest po stronie zgody. To wróćmy jeszcze na chwilę na początek naszej rozmowy. Wspomnieliśmy o tym, że będą blokowane te ustawy do TK, będą... Będzie blokował je prezydent. No właśnie, o tym mówię. I właśnie teraz pytanie do pana, czy nie obawia się pan tego, że ustawy będą odsyłane do Trybunału, no i w konsekwencji nie będziecie forsować ustaw swoich? Obawiam się całego procesu kohabitacji z prezydentem, który kohabitacji... To jak się dogadacie z prezydentem? Który prezydent kohabitacji nie rozumie. Ale myślę, że deklaracja Donalda Tuska i całych partnerów była taka, że jeżeli prezydent przez miesiące będzie nam blokował, to pójdziemy na wybory i wygramy jeszcze mocniej. To znaczy... Czyli na wcześniejsze wybory. Nie wyklucza pan tego, tak? Nie, nie wykluczam. Ja uważam, że rozstrzygnięcie jakieś zapadło. Ja dzisiaj nie jestem zwolennikiem przyspieszonych wyborów, ale gdyby były, to pójdziemy, bo jesteśmy gotowi. Jeżeli byłoby całkowite blokowanie możliwości rozstrzygania spraw w Sejmie, to znaczy żadne ustawy by nie przychodziły, wszystko by się blokowało, to wprost trzeba powiedzieć PiS-owi i panu Andrzejowi Dudzie, że ten sojusz prezydenta z Kaczyńskim, Kaczyńskiego z prezydentem, będzie prowadził do tego, że zostaną jeszcze bardziej zbici w wyborach parlamentarnych, bo do nich będziemy się zbliżali. Czyli Lewica, jeśli byłyby wcześniejsze wybory, poszlibyście jako Lewica oddzielnie, prawda? Myślę, że w trzech blokach byśmy poszli tak samo, jak byśmy w wyborach parlamentarnych. I później, jeśli wygralibyście, rozumiem, koalicja, de facto to samo, co mamy teraz. My jesteśmy zadowoleni z tej koalicji, która powstała. My mówiliśmy wprost. W wyborach parlamentarnych Lewica startuje po to, żeby dołożyć cegiełkę do wspólnej nowej drogi, odsunąć PiS od władzy i zająć się sprawami społecznymi, nowymi technologiami, polityką równości, edukacją. I to dzisiaj robimy. Paweł Kukiz powiedział coś takiego, cytuję, Tusk jest z tego znany, że lubi odcinać tlen. Dzisiaj to dotyczy Lewicy, jutro będzie to dotyczyło trzeciej drogi. No właśnie, jak pan komentuje te słowa Pawła Kukiza? Nie boi się pan, że Lewica... No, według Pawła Kukiza już tracicie ten tlen. Myślę, że Paweł Kukiz powinien się zastanowić, czy on nie stracił tlenu już dawno. Najpierw odciął sobie go sam w swoim ugrupowaniu, później został mu odcięty przez PSL, a na koniec zadusił go w politycznym niebycie prezes Kaczyński. Więc jeżeli ktoś komuś odcinał tlen, to Kukizowi odcinano przez lata. Patrzę na sondaże, Lewicy dzisiaj są lepsze niż w wyborach parlamentarnych, więc jeżeli ktoś nam odcina tlen, to życzyłbym sobie, żeby odcinał go tak bardzo, bo te sondaże nam rosną, a nie spadają. Czyli rozumiem, że Lewica nie obawia się wchłonięcia, prawda, przez Platformę, przez Donalda Tuska. Mieliśmy iść razem, czytałem komentarze, że to już koniec Lewicy, że jak wystartujemy z Platformą, to już koniec. To znaczy, to właśnie nas wchłoną. Nie idziemy razem, słyszę komentarze, to już koniec Lewicy, bo nie idziecie razem. Znaczy, liczba głosów komentatorskich, która się wylała od deklaracji, że chcemy porozmawiać o współpracy, do tego, że nie idziemy razem, jest taka. Jakbyśmy szli, to bym słyszał, że jest źle. Jak nie idziemy, to jest źle. Nie wiem, jak jest dobrze, ale dla wielu osób pewnie jest niewsmak, że Lewica w ogóle w tych wyborach uzyskuje dobre wyniki sondażowe. Chciałbym, żeby to był wynik powyżej 10% i o taki na pewno będziemy walczyć. W wyborach samorządowych pan mówi, tak? Tak. Zakłada pan powyżej czy poniżej 10%? Cel polityczny jest na pewno uzyskać lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych.
z nieoficjalnych informacji, ale też nie tylko nieoficjalnych. No wiemy, że na pierwszych przesłuchaniach w Komisji do Spraw Pegasusa ma być wezwana była premier Beata Szydło czy Jarosław Kaczyński. Czego się możemy spodziewać po tych przesłuchaniach? Nie dziwię się komisji i członkom jej, że chcą wezwać na pierwsze przesłuchanie panią Szydło. Myślę, że nie tylko członkowie komisji, ale cała Polska powinna się dowiedzieć, kto za ile i dlaczego kupował system Pegasus, jak z niego korzystano, kto zleciał zakupy z Funduszu Sprawiedliwości, jakie były pierwsze decyzje i kto zlecał podsłuchy najważniejszym politykom opozycji. Pani Szydło w tej sprawie ma wiedzę operacyjną, bo ona pierwsze kroki w tym celu robiła i dobrze by było, żeby była premier, przyszła przed komisję, powiedziała, czy brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podsłuchiwała nielegalnie innych polityków albo członków państwa. To kto powinien ponieść konsekwencje za, no jeśli była taka inwigilacja? Myślę, że komisja śledcza na koniec wyda raport, z którego będzie wynikało, kto jest winny, kto przed Trybunał Stanu, kto przed prokuraturę, kto jest dzisiaj odpowiedzialny za nielegalną inwigilację. Dzisiaj nikt niego nie będzie przesądzał. Ja też nie powiem, czy za Pegasusa należy się pani Szydło, panu Kaczyńskiemu, czy panu Morawieckiemu Trybunał, czy prokuratura dla pana Ziobry, bo nie mam dokumentów, które na stole by to potwierdzały. Domniemuję, ale robię to też indywidualnie jako polityk, a nie jako wicepremier, że jest wiele przesłanek, które mówi wprost, że poprzednia ekipa nadużywała prawo, żeby podsłuchiwać osoby nielegalnie. Służby specjalne służyły do tego, żeby w jednym celu określonym utrzymać PiS przy władzy i jeżeli to wszystko zostanie wyświetlone, to zarzuty też za to będą. A myśli pan, że uda wam się rozliczyć skutecznie PiS? Ale myślę, że już go rozliczamy. To znaczy, jak patrzę na to, co się dzieje w prokuraturze, jak patrzę na to, jakie decyzje zostały podjęte w telewizji, jak patrzę, jak są zaplanowane zmiany szybko w spółkach Skarbu Państwa, jak widzę, jakie są rozliczenia prokuratorskie za różnego rodzaju kontrakty, które były realizowane, no to myślę sobie, że czas smuty dla PiSu idzie, bo prawo będzie prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością, tak jak pokazały to służby państwa, kiedy sąd powiedział, że pan Wąsik i Kamiński mają siedzieć w więzieniu. Krytycy zarzucają rządzącej koalicji, że no to są raczej bardziej igrzyska, a nie skuteczne rozliczanie i tak dalej. Jak pan to komentuje, tłumaczy? Tłumaczę, że na wszystko przychodzi swój czas. Rządzimy 50 dni. A od 50 dni wiele się już w Polsce zmieniło. Żeby do akcji mogły wkroczyć te służby, trzeba zamknąć audyty. Politykę sprawdzania tego, co było za poprzedników. To są długie tygodnie. Nikt nie wyda decyzji audytowej czy protokołu pokontrolnego po tygodniu czy po miesiącu. Jeżeli chcemy to rzetelnie przeprowadzić, to przed nami myślę, że co najmniej te dwa pierwsze kwartały 2024 roku i w nich dopiero zobaczymy dokładnie, co, gdzie było ukrywane, ile pieniędzy wyciągane, kto na boku zarabiał. Czy pan również prowadzi audyt w swoim ministerstwie? Jakie są pierwsze wnioski, efekty? Nie ma jeszcze. To znaczy rozpoczęliśmy prace audytowe. Pierwsze zleciliśmy jeszcze przed końcem tamtego roku. One się obecnie toczą. Sprawdzamy politykę kadrową, sprawdzamy umowy zlecenia, umowy, które były w realizacji. Sprawdzamy największe kontrakty. Sprawdzamy chociażby przetargi i realizację całego procesu związanego z zakupem komputerów i laptopów dla uczniów. To wszystko przed nami. Myślę, że w ciągu dni, a później tygodni będziemy te rzeczy przedstawiać. Panie premierze, mieliśmy dzisiaj małe trzęsienie ziemi w Orlenie. Daniel Obajtek odwołany został... A nie jest zaskoczenie. No tak, odwołany ze stanowiska. Jak pan tłumaczy to odwołanie, ale też jego rzekome słowa, że jeśli PiS by nawet wygrał wybory, to on by odszedł ze stanowiska? Myślę, że pan prezes Obajtek doskonale zdaje sobie sprawę, że jego czas nadchodził końca i po prostu sam zaplanował swoje odejście, bo jakby go nie zaplanował, to w przyszłym tygodniu sam by przestał nim być, bo Rada Nadzorcza by się... 6 lutego chyba, tak. Tak, 6 lutego Rada Nadzorcza by zmieniła się, a potem by się zmienił zarząd, więc po prostu samo odejście na swoich warunkach, myślę, że z pewną godną odprawą, no, ale tak czy siak sprawy dotyczące tego, jak funkcjonował Orlen, co było w środku, jak wyglądała fuzja z Lotosem, będą wyświetlane. Tutaj odejście nic nie zmienia, bo tutaj będą i tak postępowania, które stwierdzą i sprawdzą, co się działo przez wszystkie lata, kiedy PiS rządził w największych polskich spółkach. A co według pana się mogło dziać? Nie wiem. To ja dzisiaj nie jestem od tego, żeby rzucać zarzutami i mówić ten winny, tamten niewinny. Jak nic się nie działo, no to myślę, że i Donald Tusk i jego ekipa powie wprost, nic się nie działo. Ale jakoś miałem wątpić, czy się nic nie działo. Czy CBA powinno być zlikwidowane? Uważam, że nie powinno działać w obecnym kształcie. Dla mnie CBA jako służba... Czyli policja powinna przejąć obowiązki, tak. CBA? CBA powinno zostać wchłonięte przez Komendę Główną Policji. Powinno być to
takim podobnym elementem jak Centralne Biuro Śledcze czy Biuro do Zwalczania Cyberprzestępczości i powinna być taka komórka, służba, która w konkretnym celu, czyli przeciwdziałaniu polityce antykorupcyjnej działa ze swoimi kompetencjami, ale w jasnej podległości do szefa policji, a nie pod szefem, koordynatorem służb czy premierem, który z racji polityki może na to wpływać. Patrzę na te ruchy Donalda Tuska i widzę, że on bardzo daleko jest od takich nominacji politycznych. Zresztą chwalę to, bo uważam, że nareszcie służby zaczynają być służbami, a nie politycznymi wykonawcami zadań, które im zleca rząd, ale systemowo trzeba patrzeć na to tak, że dzisiaj jednak CBA przez wiele lat było ręcznie sterowane i jeżeli miałbym powiedzieć, co zrobić, żeby ich służby nie likwidować, te wszystkie sprawy dotyczące korupcji zwalczać, to włączyłbym CBA w strukturę policji. Panie premierze, a co dalej z TVP? No, z kolejną spółką, tym razem medialną. Postawione są w stan likwidacji też inne media. Co zamierzacie dalej z mediami publicznymi? No, doprowadzić do restrukturyzacji, nie zamykać, ale oczyścić. Oczyścić z nadmiernego wydatkowania środków, z przepalania pieniędzy, z tego, ile kosztuje dzisiaj telewizja publiczna czy radio publiczne na tle swoich konkurentów. Bo skoro komercja może działać za określone dużo mniejsze środki, to telewizja publiczna, ja nie twierdzę, że w ograniczonym kształcie programowym, ale w ograniczonym kształcie wydatkowania kasy też może działać. Więc recepta to jest doprowadzenie do mądrej restrukturyzacji, a później odciążenie od polityki, bo polityka przez PiS była na każdej antenie i w każdych głównych wiadomościach czy panoramie. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby do kiedykolwiek do tego dopuścić, żeby to wróciło. Zresztą polecam wszystkim naszym widzom, żeby zobaczyć sobie informacje o 19.30. To jest inny program. To znaczy tam pokazuje się i PiS, i Platformę, i Lewicę, i wszystkich, i pokazuje się protesty, które PiS organizuje, i to, co robi rząd. Nikt nie wylewa na nikogo hejtu. Tusk, jak jest w mediach, to jest też czasami opisywany jako ten, który coś obiecał, czegoś nie zrobił. Kaczyński jako ten, który wiele złego zrobił. Ale nie ma dzisiaj hejtu, który wylewał się z telewizji polskiej przez ostatnie lata. Uważam, że telewizja publiczna włączyła się w proces demokratyzacji z powrotem i powinien ten proces być w takim kierunku, jak jest skontynuowany. A co dalej z TPK? Zamierzacie likwidować, czy rozbudowywać? My w koalicji mamy różne głosy w tej sprawie. To przecież dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego Lewica mówiła wprost, że dla nas ta inwestycja jest przeszacowana i przeskalowana. Nie widzieliśmy potrzeby rozbudowania lotniska, chociaż widzimy potrzeby rozbudowania czy myślenia o sieci kolejowej. Uważamy, że połączeń kolejowych brakuje i szybka kolej jest nam potrzebna, ale budowanie olbrzymiego lotniska nie jest dzisiaj tym powodem, dla którego powinniśmy rozbudowywać Baranów, czy w ogóle stawiać tam jakieś wielkie lotnisko. Ale nasi partnerzy w umowie koalicyjnej i w rządzie mówią, że to trzeba położyć na to analitykę, zobaczyć, co rzeczywiście się z tego wydarzy. Nie zamykam dla nikogo drzwi. Ja rozumiem, że partnerzy koalicyjni mogą mieć swoje zdanie. Jak na Lewicy będziemy, jak będziemy w rządzie reprezentowali te poglądy, to Lewica swój też pogląd przedstawi. Czyli gdyby to dzisiaj od pana zależało, co dalej z CPK? Ja, jeżeli bym był premierem, a nie jestem i nie jestem właścicielem większości parlamentarnej, bo takim jest Donald Tusk, bo tak zdecydowaliśmy, to bym powiedział, że samego portu lotniczego bym nie budował. Czy możecie tę sprawę rozwiązać na Radzie Gabinetowej, o której Andrzej Duda dzisiaj mówił? Myślę, że premier będzie miał okazję opowiedzieć o tym, co robi rząd, uświadomić przede wszystkim prezydenta, że my działamy dla Polski, a blokowanie nam pieniędzy, budżetu, ustaw przyszłych to jest hamowanie rozwoju Polski. I w drugim kroku oczywiście będzie rozmowa o CPK, o którym mówił prezydent. Ja tylko zacytuję pana prezydenta z dziś. Wydam postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta 13 lutego, prawda, czyli za 12 dni, na godzinę 13. No właśnie, i tam była też mowa, panie premierze, o tym, jak rząd postrzega inwestycje, między innymi właśnie o CPK. Ja jeszcze raz opowiem to. Moje zobowiązanie, które podejmowałem jako człowiek lewicy, szef klubu parlamentarnego, było takie, żebyśmy portu lotniczego CPK nie budowali. Ale to nie jest dzisiaj decyzja koalicji
rządzącej. W koalicji są głosy, żeby niektórzy mówią, żeby zrobić audyt, niektórzy mówią, żeby kontynuować. W tej sprawie decyzje ostatecznie nie zapadły, co też jest zrozumiałe, bo odbywają się prace, które sprawdzają, jaka jest opłacalność tego przedsięwzięcia, co z niego będzie w przyszłości. Do rozstrzygnięcia jest, kiedy zapadnie decyzja. Myślę, że jeżeli będzie rozmowa z prezydentem, wszyscy przedstawimy swoją opinię, co nie jest dla chyba prezydenta i jego otoczenia zaskoczeniem, bo w kampanii wyborczej każdy też o CPK w swoim programie mówił. Wybory prezydenckie, no, ponad rok, ale... Wybory prezydenckie, panie redaktorze, to jeszcze dwie kampanie. Ale warto porozmawiać, kto z lewicy będzie startował w wyborach prezydenckich? Ktoś będzie, nie wiem. Pan na przykład? Nie ma takich rozmów w ogóle. Robert Biedroń? Nie ma takich rozmów, bo wie pan... Ale na dziś, na tę chwilę? Nie ma, dlatego że jeżeli jesteśmy przed kampanią samorządową za 2 miesiące i 6 dni. Jeżeli jeszcze później 2 tygodnie drugiej tury. Jeżeli jesteśmy przed rozstrzygnięciami dotyczącymi wyborów europarlamentarnych. Czerwiec, początek czerwca. To za pół roku może, jak się spotkamy i pan rektor zechce mnie zaprosić tutaj do studia, to i wtedy mnie zapyta o to pytanie, to jest z jakiejś perspektywy tych wyników wyborczych będę mógł powiedzieć, jak to będzie więcej wyglądało. Dzisiaj jestem skupiony na wyborach samorządowych, jeśli chodzi o politykę, a jeżeli chodzi o rząd, na cyfryzacji. Dzisiaj zajmuję się sprawami przygotowań do tego, jak dobrze się też włączyć w kampanii kandydatów, żeby im pomagać się samorządowo w terenie. Kogo będzie pan wspierał w kampanii samorządowej? No, kandydatów na radnych w Bydgoszczy, w Inowrocławiu. Mam plan też odwiedzenia większości województw, bo takie są prośby, żeby też przejechać do innych województw, spotkać się z samorządowcami, kandydatami, kandydatkami. Mamy świetnych samorządowców. W wielu miastach rządzimy, mamy swoich prezydentów i dlaczego mielibyśmy dzisiaj ich nie wspierać? Będziemy to robić bardzo aktywnie. To zapowiedzieliśmy. A wybory prezydenckie? Po tym wszystkim myślę, że mogę panu obiecać, że czerwiec, lipiec już będzie można coś więcej powiedzieć, ale na pewno nie teraz. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który tutaj był w studiu przed panem, mówił, że no, poparłby Szymona Hołownię na prezydenta. Nie dziwię się. Co pan sądzi o tej kandydaturze, jeśli Szymon Hołownia wystartuje? No. Lewica go nie poprze na pewno w pierwszej turze, dlatego że Lewica wystawi swojego kandydata albo kandydatkę, ale ja się wcale nie dziwię, że Szymon Hołownia uzyska wsparcie Władysława Kosiniaka-Kamysza, no bo dlaczego miałby nie uzyskać, skoro razem startują w kampaniach wyborczych, które przed nami? Wydaje się to naturalny sojusz. Myślę, że to się tak skończy, że właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz poprze Szymona Hołownię. Dzisiejszy sondaż Ibrisu dla Onetu jasno pokazuje, że w drugiej turze może być 3 kandydatów. Oczywiście nie będzie 3, ale tak, Szymon Hołownia jest na czele, później jest Rafał Trzaskowski, Chyba inaczej. Nie. Jeżeli się nie mylę, na czele jest Rafał Trzaskowski, drugi jest Mateusz Morawiecki, a trzeci Szymon Hołownia. Proszę mnie sprawdzić, ale Wydaje mi się, że jednak Szymon Hołownia jest na czele tego sondażu. Później jest... Nie wiem, wydaje mi się, że jest trochę... Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia, tak. Ale wszyscy, prawda, wszyscy są no, dość blisko siebie w tym badaniu. Bardzo blisko, to znaczy rozumiem skąd się bierze takie przekonanie, że mógłby być pierwszy Szymon Hołownia, bo gdyby go wsparł Kosiniak-Kamysz swoimi ponad 4%, to byłby pierwszy. To tak, wtedy by tak było. Tak. I wtedy by był pierwszy. Tylko po pierwsze, ciekawe, czy się głosy wysumują, bo nie zawsze jest tak, że jak kandydat mówi, idźcie głosować na tego, którego wskazuje, to głosują na tego, którego się okaże. Po drugie, nie wiadomo, kto będzie kandydował na lewicy i nie jest powiedziane, ile to będzie procent. Znam deklarację Roberta Biedronia, który mówi wprost, raz kandydowałem, drugi raz nie kandyduję, więc... Myślę, że będzie inny kandydat, inna kandydatka i wtedy też inne są rozdziały procentowe. Także dzisiaj za wcześnie o tym mówić, ale widać wyraźnie jeden trend. Szymon Hołownia zyskuje. To jakby pan mnie zapytał, to tak zyskuje. Mówi się nieoficjalnie, że Donald Tusk też może startować na prezydenta Polski. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, że Rafał Trzaskowski nie startuje, nie kandyduje, a Donald Tusk tutaj walczy o fotel głowy państwa? Myślę, że dość dużo wiem i nigdzie nie słyszałem o tym scenariuszu. No w Platformie Obywatelskiej nieoficjalnie mówią politycy. Nie, w Platformie Obywatelskiej... Że jest rozważany taki scenariusz. W Platformie Obywatelskiej ci najważniejsi politycy mówią wprost, że będą popierali Rafała Trzaskowskiego. Co zostawili po sobie pana poprzednicy w resorcie? Nie wiem, pytam o jakieś miny, czy pułapki, czy jest coś takiego? Czy pan może się podzielić? Największy bałagan jest z laptopami. Z tymi, które zostały rozdane w tamtym roku w kampanii wyborczej. Niestety, to jest na tyle duży bałagan, że musimy go bardzo mocno sprzątać, ale nie tylko na polach w Polsce, ale i w Komisji Europejskiej. Dlatego nie wiadomo, co będzie dalej z tym programem, jak będziemy realizowali go dalej, bo pieniędzy w budżecie nie zabezpieczono, a problemów masę zostawiono.
mamy wyniki sądy. Kto jest odpowiedzialny za chaos w państwie? Jeszcze pana na koniec zapytam o ocenę. 77% wskazało Andrzeja Dudę, że jest odpowiedzialny za chaos w państwie. Chyba ja 23%, że Donald Tusk. Chyba ja też tak ci tutaj wskazałem. No tak. Tak mi się wydaje, że wprost mówiłem. Dość jednoznaczna. Chociaż dziwię się tym 20-kilku procentom, które nie zauważają, że to jednak Andrzej Duda mimo wszystko jest za to odpowiedzialny. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję za... Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru Państwu. Za rozmowę. Ja dziękuję Państwu za dziś i zapraszam na jutro w imieniu Antoniego Dudka. Dzięki, do zobaczenia.